Plac imienia Ludwika Waryńskiego na poznańskich Ogrodach obecnie nie wygląda może zbyt okazale. Już niedługo ma to się jednak zmienić. W wyniku prowadzonych prac plac budowy ma zamienić się w plac pełen zieleni, czyli nowy skwer miejski. Park na pewno będzie przyjemną okazję, żeby spędzić tutaj czas. Tak, ogólnie często tutaj nie jestem, ale było pusto tutaj, więc nic nie działo, krzaki, więc jak dla mnie myślę, że okej. Uważam, że to jest dobre, aczkolwiek konieczne są ławeczki. Bez ławeczek to do tego nie róbcie. Będą ławki i nie tylko one. Budową nowego skweru zajął się Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. Będzie zielono, będzie ładnie, będą ławeczki, będzie oświetlenie, będą nowe nasadzenia, będą drzewa, będą byliny, kwiaty. Także naprawdę będzie to fajne miejsce takie do spędzenia wolnego czasu. Plan zakłada zasadzenie ponad 20 nowych drzew i lamp oświetleniowych oraz zamontowanie kilkunastu ławek. Ma też powstać alejka łącząca przystanek autobusowy przy ulicy Dąbrowskiego z przystankiem tramwajowym przy Pętli. W centrum skweru znajdzie się mały plac, który w przyszłości ma stać się miejscem pamięci dr Wandy Błońskiej, znanej poznańskiej lekarki. To były potrzeby mieszkańców. Przekonuje przewodnicząca zarządu osiedla Ogrody Zofia Martyńska. To właśnie z inicjatywy radnych powstaje nowy skwer. Została wykonana ankieta wśród mieszkańców. I to nas utwierdziło absolutnie w przekonaniu, że skoro ta ankieta jest i mieszkańcy życzą sobie tego, do nas dochodzą takie głosy, więc bardzo byśmy chcieli po prostu to zrobić. Radna dodaje, że nowy skwer to jedynie pierwszy krok na drodze uczynienia dzielnicy bardziej nowoczesną i otwartą, nie tylko na mieszkańców Ogrodów, ale całego miasta. Chodzi o uporządkowanie handlu, chodzi o to, aby ta dzielnica była wygodniejszą dzielnicą i atrakcyjniejszą dzielnicą. Nowy skwer ma być gotowy do końca roku i kosztować prawie 1,5 miliona złotych. Paweł Głuszyński, Puls Dnia.